Ekscelencjo, księże biskupie, witamy Cię w naszej gogłowskiej wspólnocie parafialnej, w świątyni, która liczy 350 lat, w świątyni, której patronuje Katarzyna Aleksandryjska, znana z mądrości i wielkiej wiary, w świątyni, której modliły się pokolenia przez setki lat, w świątyni, w której przyjmowano sakramenty chrztu, bierzmowania, pierwszej komunii, ślubu i żegnano zmarłych, w świątyni, której otrzymywano wiele łask. Dzisiaj, rozpoczynając jubileuszowe obchody 350-lecia istnienia tej drugiej z kolei świątyni, prosimy o odprawienie dziękczynnej mszy. Prosimy również o dobre słowo na te trudne czasy i o błogosławieństwo. Szczęść Boże. Rósł sobie kiedyś modrzewiowy las. Wybrano z niego odpowiednie drzewa, drwale wycięli je, a architekt Stanisław Harchułowicz ułożył z pomocą cieśli tę wspaniałą budowlę na chwałę Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, ku czci Boga Rodzicy Najświętszej Maryi Panny i świętej Katarzyny, patronki parafii tutejszej. Wystawili bracia Jakub i Joachim Rojowscy. Tak zapisano na ścianach tej świątyni, gdy wchodzimy. I stoi ta świątynia 350 lat. Biskup namaścił te ściany krzyżem świętym, w miejscach, gdzie widzimy krzyże i nieliczne zacheuszki, i oddał Panu Bogu tę świątynię, gdzie przez tyle lat tutejsi mieszkańcy oddają Bogu chwałę, a Pan Bóg im błogosławi. Jubilate Deo. Dzisiaj wołamy w dzień jubileuszu. W tym szczególnym dniu nie mogło pośród nas zabraknąć księdza biskupa. Dlatego cieszymy się obecnością ekscelencji księdza biskupa Kazimierza, który jest pierwszym biskupem tej naszej rzeszowskiej rodziny diecezjalnej, a także, który też udzielił mi święceń kapłańskich. Cieszymy się obecnością księdza biskupa i prosimy o przewodniczenie naszej Eucharystii, Słowo Boże i błogosławieństwo. Witamy też wszystkich dostojnych gości, naszych kapłanów, rodaków, którzy przybyli. Księdza Wiesława Mackiewicza, księży z dekanatu, siostry zakonne, jedną widzę. Cieszymy się oczywiście obecnością księdza prałata, który tak wiele troski włożył, aby ten Kościół odnowić. Witamy także pana Zdzisława Pupę, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, mojego rodaka z Góry Dobczyckiej. I cieszę się, że udało się przybyć na wspólną modlitwę. Witamy pana wójta gminy Frysztak, pana Jana Ziernika, wicestarostę Krzyżowskiego, pana Tomasza Gantarskiego, pana Roberta Gotka, dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, który reprezentuje Urząd Marszałkowski. Wszystkich samorządowców, sołtysów, poczty sztandarowe, straży pożarnej, szkoły podstawowej, zespołu szkół w Gogołowie, wszystkich kochanych parafian, miłych gości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej naszej gogołowskiej wspólnocie parafialnej i wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za to, że jest z nami właśnie w tej świątyni i patrzy z miłością na każdego z nas i nam błogosławi. Odczytam intencje tej mszy świętej. Pierwsza za parafian, druga za zmarłego Wojciecha Bukowskiego w drugą rocznicę śmierci. Poza parafią za Marię Winiarską, jest to msza święta gregoriańska,
kapłani we własnych intencjach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkim. Bardzo dziękuję księdzu kanonikowi Arturowi z księdzem prałatem i z księdzem Marcinem, że zostałem zaproszony tu dziś. Raduję się waszą uroczystością. Dołączam do wszystkich w tym wielkim dziękczynieniu za dzieje tej starodawnej parafii. Witam was wszystkich i gości, i mieszkańców, dorosłych, młodzież i dzieci. Witam szczególnie nauczycieli, dziękuję za słowo i kwiaty od nauczycieli. Bardzo serdecznie witam kapłanów i z dekanatu, i kapłanów rodaków, i księży winiarskich Janusza i Marka, i księdza Władysława, budowniczego świątyni w Rzeszowie, błogosławionego księdza Władysława Findysza, męczennika, i księdza Kazimierza aż z Iwonicza, proboszcza, księdza kanonika z Iwonicza, rodaków. Czekam i modlę się dziś w tej mszy świętej o powołanie kapłańskie i zakonne, i misyjne. Wiem, że siostry są na misjach stąd, jedna w Boliwii, druga w Kamerunie, jeszcze jest inna. Oby jak najwięcej z tej parafii wyszło kapłanów, sióstr zakonnych, ludzi myślących eklezjalnie, myślących o całym Kościele, nie tylko o swoim miejscu. Witam was wszystkich, a teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy czystym sercem sprawować mogli tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam najświętszą Panią wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu jednorodzony, Jezu Chryste. Panie,
Wszechmogący Boże, wspominając dzień, w którym napełniłeś ten dom swoją świętą obecnością, prosimy Cię, abyś nas samych uczynił darem miłym Tobie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę mieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twojego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, w którym powiedziałeś: tam będzie moje imię, tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twojego przebywania, w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wy jesteście Bożą budowlą, według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy.
położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Bądź pochwalony na wieki, nieśmiertelny Panie, Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie. Drodzy bracia kapłani, umiłowani bracia i siostry, tak uroczyście powitani przez księdza kanonika Artura, prowadzi nas dzisiaj przy ołtarzu pańskim niecodzienne wydarzenie w parafii. Jest nim dziękczynienie za wielki jubileusz, mianowicie 350-lecie zabytkowej
świątyni świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Ta wasza starodawna parafia, jej dzieje sięgają XIV wieku, jeszcze gdy Gogołów należał do diecezji krakowskiej. Od XVI wieku już są notowani proboszczowie, a od XVII wieku został drewniany kościół świętej Katarzyny, zbudowany na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Gdzieś jest tu zanotowane, że ofiarodawcami, fundatorami byli bracia Rojowscy. Obok tego pięknego, zabytkowego kościoła, w którym się w tej chwili znajdujemy, została wybudowana nowa świątynia. Piękna. Dzieło zacnego, czcigodnego księdza prałata Emila, obecnego wśród nas. I wasze dzieło, waszych ojców w latach 80. za czasów jeszcze minionego systemu, ofiarnością wznieśliście tak potężną świątynię. I dolna część świątyni użytkowa i górna świątynia i ozdobiona i dach w tej chwili na nowo ufundowany. Jest jeszcze inna świątynia w Hucie Gogołowskiej. Pamiętam, 30 lat temu święciłem tamtą świątynię. 30 lat temu przeleciało. Bardzo się ucieszyłem, że w tej odległej 4,5 kilometra Hucie, niewielkiej miejscowości, ale pięknej, pięknie położonej, jest tak urokliwym zakątku. W ogóle te tereny są jak Szwajcaria. Tak pięknie święciłem w Hucie. Także księdzu prałatowi gratulujemy. Gratulujemy tak na 30-lecie diecezji rzeszowskiej. Możemy podsumować takie piękne dzieła. Księdzu proboszczowi Arturowi bardzo cieszę się, że tak wszystko jest zadbane. Patrzę tu na to i przed przyjechaliśmy tu, procesja była i widziałem bardzo dużo ludzi było na procesji eucharystycznej, ale wszędzie tu zadbane jest. Bardzo się tym cieszę, że to jest wynik waszej troski i troski duszpasterzy o te obiekty. Patronką parafii, patronką tej świątyni zabytkowej, pięknej, odnowionej jest święta Katarzyna Aleksandryjska. Żyła w ogromnie odległych czasach, w IV wieku. I to w czasach, kiedy było prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Katarzyna żyła w Aleksandrii, to jest port Egipt. Egipt, bardzo bogatej rodziny, niezwykle kształcona, prowadziła dyskusje, dysputy na tematy religijne, co oczywiście wywołało protest. Legenda, trochę opisy historyczne mówią, została poddana najrozmaitszym przesłuchaniom, na potem i tortury, które często prowadzono w tamtych czasach, nie tylko w tamtych, bo i obecnie też wiemy, są kraje, gdzie nieustannie są prześladowani katolicy. Gdyby i
inni byli prześladowani, muzułmanie, Żydzi, to by jazbet był na cały świat. Ale że katolicy są prześladowani w wielu krajach, to jest milczenie, cisza jest pełna. A giną misjonarze, duchowni, świeccy. Taka jest strategia, że Kościół jest nieustannie poddawany prześladowaniu. Dzisiaj mszą świętą, a więc w najpiękniejszy sposób. Dziękujemy za nie tylko tę świątynię, za ofiarność tych ludzi, ale za dzieje tej parafii, za te powołania kapłańskie, zakonne, misyjne z waszej parafii, za tych duszpasterzy. Gdyby te ściany mogły przemówić, to by nam powiedziały, ile tu było na wódce. Przy spowiedzi świętej, w sakramencie pokuty. Ile zmiany życia na dobre. To są te cuda, które może nigdzie nie są zanotowane, ale w księdze żywota one są zanotowane. Dlatego wdzięczność nasza jest tym większa. Tak się złożyło, że wasze dziękczynienie jest prowadzone w oktawie Bożego Ciała. Widzieliśmy dzisiaj już procesję z Najświętszym Sakramentem. I tak jest w parafiach, w godzinach wieczornych, w oktawie ludzie, młodzież, dzieci, w strojach często regionalnych, wielbią Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Dziękujemy dzisiaj mszą świętą i waszą modlitwą, udziałem waszym za łaski otrzymywane w tej świątyni i w tej parafii. Święty Łukasz, ewangelista w Dziejach Apostolskich, ukazuje życie pierwszej gminy chrześcijańskiej. Tak głęboko wierzyli w Chrystusa Pana Zmartwychwstałego. Tak się tym radowali, że Go mogą spotykać w Eucharystii, że odpowiedzią było jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Nie nazywali swoim, co posiadali. Nie było wśród nich potrzebujących. Czyli odpowiedzią na wiarę w obecność Chrystusa pośród nich była dobroć i miłość wzajemna, przebaczanie, cierpliwość. I to jest ten fenomen, który ogromnie trzeba pielęgnować, żeby życie chrześcijańskie, bo to jest najistotniejsze, było odpowiedzią na miłość Bożą względem nas. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jakże się teraz cieszymy, że Polska, o której dość często w zagranicznych mediach źle mówiono, fałszywie. Pewno także dlatego, że jesteśmy krajem katolickim. Polska pokazała w tych miesiącach wielką dobroć wobec napadniętych Ukraińców przez wojnę, przez Rosję, która napadła na niewinnych ludzi. I przybyło, przecież już mówimy o 4 milionach, które przekroczyły granicę polską. Tu głównie dzieci, kobiety, starsi ludzie. I zostali przyjęci przez Polaków nie w jakichś zbudowanych magazynach,
namiotach, ale do rodzin. Zachód cały jest zdumiony, że potrafiliśmy przyjąć tak wielką liczbę osób do rodzin i wszędzie okazując wielką serdeczność. Oby jak najrychlej pokój nastał, aby oni mogli wrócić do swoich domów, o ile są jeszcze te domy, ale żeby wrócić na swoją ziemię. Dlatego także i w tej mszy świętej modlimy się o pokój dla Ukrainy. Uroczystość Bożego Ciała i oktawa, która wprawdzie nie jest napisana, że jest obligatoryjna, ale jest w tradycji. Jest czymś niesłychanie pięknym. Ona nam mówi, że Pan Jezus jest pośród nas. Że Pan Jezus chce dzielić z nami nasz los i chce łaską swoją umacniać nas, byśmy nie zgubili się. Powiedział, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności. Iść za Jezusem Chrystusem, to znaczy wierzyć w Jego bóstwo i człowieczeństwo zarazem. To znaczy uwierzyć w Jego ukrycie, w skromnej hostii pod postacią chleba. Kiedyś Chrystus mówił do Żydów, że ustanowi Najświętszy Sakrament, że uczyni ciało swoje pokarmem dla ludzi, a swoją krew napojem. I wtedy po rozmnożeniu chleba i nakarmieniu 5000 ludzi, którzy uczynili go królem, ale kiedy Pan Jezus w następnym spotkaniu mówił o tym, wielu odeszło od Niego. Zabrakło im wiary. Zabrakło im wiary, że może to się stać. Wielu odeszło, a kiedy Pan Jezus zapytał apostołów, czy i wy chcecie odejść, na to święty Piotr przypadł do nóg Jezusa i rzekł, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy poznali i uwierzyli, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Moi drodzy siostry i bracia, czy my wierzymy w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Gdzieś czytałem, że do papieża poprzedniego, dziś już chyba błogosławiony, Pawła VI, przybyła duża grupa katolików z Holandii. Wiadomo, Holandia jest w większości krajem protestanckim, ale przyszła grupa do papieża i mówiła o tym, skarżyli się, że ten chaos, te rozmaite ideologie zaczynają tworzyć pewną inwazję na katolicyzm. I mówią o tym, co targa współczesnym człowiekiem, że nieraz on nie wie, czego się trzymać i zaczyna szukać fałszywych świateł w tym ideowym chaosie. Papież wtedy przypomniał słowa Ewangelii, że Pan Jezus postawił takie pytanie, do kogoż, czy wierzycie w to, co powiedziałem? I wtedy Piotr odpowiedział, Panie, dusz pójdziemy. Ty masz słowa życia, a myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Papież przypomniał, macie Eucharystię. Jest w waszych kościołach Najświętszy Sakrament. Są kapłani jako słudzy Eucharystii. Otóż to jest jedyna moja odpowiedź na te wszystkie wasze trudności. Trzeba nam wrócić do mszy świętej,
wrócić do Komunii Świętej, w której Pan Jezus karmi nas swoim ciałem i swoją krwią, abyśmy byli z Nim zjednoczeni. Na co dzień może o tym bogactwie zapominamy, ale potrzeba nam i takiej uroczystości, jak Boże Ciało, jak Niedziela, by przypomnieć sobie, że nigdy nie jesteśmy sami, że Pan Jezus jest pośród nas. Jakże powinniśmy być wdzięczni Panu Jezusowi za to, że jest wśród nas w Eucharystii i chce nam pomagać. Taki słynny malarz, a potem opiekun ubogich, brat Albert Wielowski, święty brat Albert, to rozważając obraz Ecce Homo, nie mógł go dokończyć malować. Tak głęboko był wstrząśnięty tym, że Chrystus, Syn Boży, przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem i że poddał się takim cierpieniom, że, jak historia nam mówi, rzucił malarstwo i poświęcił się ubogim. Założył zgromadzenie Albertynów i sam posługiwał najbiedniejszym, bo dostrzegał w nich oblicze Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego. Ten brat Albert, patrząc na Eucharystię, kontemplując tajemnicę Eucharystii, zapytał, czy jest coś piękniejszego, co mógł uczynić Pan Jezus, by tak się umniejszyć i być z nami. Wierzyć w Eucharystię to jest potęga naszej wiary, ale to trzeba obudzać sobie często i trzeba powracać do tej prawdy bardzo trudnej, ale największej tajemnicy, że jest pośród nas Chrystus obecny. Święty Jan Wianney, słynny patron wszystkich duszpasterzy, fars, czym przyciągał ludzi? Właśnie tą wiarą w Najświętszy Sakrament mówił, on tam jest. Ojciec Pio, święty Ojciec Pio, do którego pielgrzymują ludzie także i z Polski. San Giovanni Rotondo tam do Włoszech, we Włoszech, gdzie przebywał, gdzie pracował w klasztorze kapucynów. To czytamy zawsze, jak weszli do świątyni, to mówił, pokazywał na tabernakul, on tam jest. On tam jest. Ja pamiętam, jak byłem w Kamieńcu Podolskim, to już nie żyjący ksiądz biskup Korszański, wprowadzając mnie do katedry, mówi, tu jest Najświętszy Sakrament. Patrzę na tabernakulum tam w Kamieńcu Podolskim, gdzie przez dziesiątki lat Sowieci uczynili z katedry muzeum niewierzących. Więc tam napis jest Ego Sum, ja jestem. Ja jestem. Takie przypomnienie, że Pan Jezus jest wśród nas. Dwa lata temu został w Asyżu beatyfikowany, ogłoszony błogosławionym, 15-letni chłopiec. Słyszymy dziś o nim. Już to jest Karol Akutis. Karlo Akutis. 15-letni chłopiec, syn bogatej rodziny przemysłowej, przemysłowców w Mediolanu. Przy pierwszej Komunii Świętej tak się zakochał w Chrystusie, tak uwierzył na serio, że On jest w Najświętszym Sakramencie, że rodziców ciągnął nieraz, chodźmy do kościoła pozdrowić Pana Jezusa. Pozdrowić Pana Jezusa. I sam utalentowany, uzdolniony, szczególnie w tych mediach, w internecie, w tym potrafił
przygotować taką wystawę małą i internetem rozesłać cuda Eucharystii. I nieraz mówił, jak się to dzieje, że katolicy nie wierzą w Najświętszy Sakrament. Dlaczego nie wierzą w Najświętszy Sakrament? To Pan Jezus w taki sposób wymyślił, żeby być wśród ludzi. Najświętszy Sakrament, Eucharystia, to jest problem naszej wiary. Centrum Kościoła, centrum parafii, centrum świątyni, to jest Najświętszy Sakrament. Widzimy w protestanckich kościołach, pusto jest. Przychodzimy, owszem, piękne sztuka, dzieła, obrazy, piękne figury, ale nie ma Najświętszego Sakramentu. A przychodzimy do świątyni katolickiej, czerwona lampka się świeci i wiara nam mówi, On tam jest. W drodze do naszych serc. Dzisiejsze czytania, których słuchaliśmy, jakże piękne. W pierwszym czytaniu prośba jest, żeby w świątyni wysłuchiwał nas Pan Bóg, kiedy będziemy prosić. Niech się dzieje wola Boża, ale prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw. W drugim czytaniu święty Paweł mówi o świątyni, ale mówi, wy jesteście świątynią Bożą, żywą świątynią, nie z belek czy z murów, kamieni, ale wy jesteście żywą świątynią Ducha Świętego, w której chce przebywać Bóg. Czy takie świątynie żywe mogliśmy spotkać? Ja myślę, że kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II, to wiemy, że tak się złożyło, że pracowałem z nim przez wiele lat w Kurii Krakowskiej. Tak się złożyło, że mogłem w różnych sytuacjach widzieć i na wycieczkach, i w drodze. Żył przyjaźnią z Chrystusem na co dzień. Dlatego był taki dobry, dlatego był cierpliwy, dlatego modlił się za tych, którzy prześladują. Pamiętam, jak gdzieś wyczytaliśmy, że tam w Sowietach został zamordowany jakiś działacz, to kardynał mówi, odprawimy mszę świętą za niego. Moi drodzy siostry i bracia, ten jubileusz będzie dla nas o tyle skuteczny i korzystny, o ile na nowo uwierzymy w prawdziwą obecność Pana Jezusa we mszy świętej, w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej. Żebyśmy nigdy nie popadli w taki zwyczajowo, no jestem w kościele albo przy kościele, jestem w świątyni i modlę się, ale jakbyś nie zauważył, że On tam jest. On tam jest. To jest ogromnie ważne dzisiaj, w tych naszych czasach, żebyśmy uwierzyli w Chrystusa Eucharystycznego. Do tego nas także wzywa Matka Najświętsza. Matka Najświętsza, która jakby testamentem swoim w Ewangelii, ciekawa rzecz, że te słowa Matki Najświętszej wypowiedziane w Kanie Galilejskiej na weselu, zauważyła, że brakuje wina dla gości i wtedy zwróciła się do Pana Jezusa. Pan Jezus właściwie tak jej niejak odpowiedział, a jednak ona zrozumiała, że Pan Jezus wyczyni i czyni to, co ona pragnie i zwróciła się do sług. Wypełnijcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Zróbcie wszystko, co... Proszę zauważyć, że w Ewangelii już nic nie notują, żeby Matka Najświętsza coś przemówiła. Pod krzyżem stała, usłyszała, że jest oto syn twój na Jana wskazany, oto matka twoja. Ale sama w Ewangelii nie notują. Notują tylko w czas, gdy Pan Jezus był dzieckiem małym w Jerozolimie 12 lat. A potem te słowa Matki Najświętszej
zróbcie wszystko, cokolwiek wam syn mój powie. To jest jakby testament jej. A Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią, wieczór, w Wielki Czwartek, ustanowił Najświętszy Sakrament. Ustanowił Najświętszy Sakrament i apostołom powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Moi kochani, gdybyśmy tylko tę prawdę przyjęli do swoich serc i umysłów jako fundament naszego życia, będziecie zawsze szczęśliwi. Nawet w czasie cierpienia, w czasie choroby, w czasie rozmaitych niedostatków. Pan Jezus jest z tobą. Eucharystia to jest wielka tajemnica wiary, która jest w centrum Kościoła, w centrum parafii, w centrum życia prawdziwego katolika. Jeśli to będziemy się starali przyjmować do siebie, życie nasze będzie piękne. Będziemy zdążać do pełnego spotkania z Panem Bogiem w Królestwie Niebieskim. Karol Akutis, 15-letni, został ogłoszony błogosławionym, bo słynął z dobroci, miłosierdzia dla ubogich i wielkiej wiary w Najświętszy Sakrament. Prosił przed śmiercią, a zmarł 15-letni, zmarł nagle. Nie tylko nagle, tego mógł jeszcze żyć. Bogata bardzo rodzina i szpitale, anemia nastąpiła. Prosił, żeby go pochować w Asyżu, bo tam często jeździli z rodzicami i tam został pochowany. Wobec dzisiejszej sytuacji czytałem kiedyś, że kardynał Wyszyński napisał w swoich zapiskach w 1945 roku, gdy Sowieci przyszli do Polski, najechali Polskę, jakiś żołnierz, oficer przyszedł do niego i zapytał się go: powiedz mi, kto to jest Jezus Chrystus? Kto to jest Jezus Chrystus? Próbował mu kardynał wyjaśniać, ale widział, że on nic nie pojmuje. I wtedy go zapytał: a ty wiesz, kto to jest matka, Mater Dei, Matka Boża, Matka? A on wtedy: oczywiście, to jasne, wiem, kto to jest Matka Boża. Więc prymas, kardynał w 1945 roku, jako ksiądz, mówi mu: Matka Boża to właśnie jest Matką Jezusa Chrystusa. To jest Matka Jezusa Chrystusa. I wtedy on: to zgoda. I prymas później myślał, jak to dobrze, że powiedziałem mu o Matce Bożej i że on w ten sposób może bardziej pojął, kim jest Jezus Chrystus. Wysławiajmy we mszy świętej dzisiaj Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. W czasie przeistoczenia przychodzi do nas. I dziękujmy Mu za wszystkie łaski, a przede wszystkim za łaskę wiary. I za to, że możemy przychodzić do Niego i wierzyć w Niego i pomagać innym. Niech słowa świętego Pawła z listu do Kolosan będą takim programem. Przyobleczcie się w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciw komuś. A nadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest więziem doskonałości, a pokój Chrystusowy niech będzie w sercach waszych. I bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Dziękujmy więc dzisiaj Panu Bogu za wszelkie łaski w tej parafii. A słowa naszego poety Jana Kochanowskiego niech nam w tym pomogą.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej nędznej ziemi. Jeno zawsze niech będzie pod skrzydłami Twymi. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Stał się człowiek, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski. Wyznaję jeden chrzest, odpuszczenie i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Wdzięczni Bogu za możliwość wspólnego gromadzenia się w tej świątyni, zanieśmy do Niego pokorne błagania. Miłosierny Ojcze, Ty założyłeś Kościół na ziemi. Prosimy Cię, aby obecny wśród nas ksiądz biskup Kazimierz Górny oraz wszyscy przybyli kapłani trwali w głoszeniu dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, Ty rządzisz sprawiedliwie. Prosimy Cię, aby głowy państw kierowały się roztropnością podejmowanych decyzjach i zawsze mieli na uwadze dobro duchowe ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, Ty zesłałeś do nas swojego ducha. Prosimy Cię, aby ochrzczeni, szczególnie w tym kościele, pamiętali, że są świątynią Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, Ty chcesz, abyśmy stanowili jedno. Prosimy Cię, aby ci, którzy przyjęli w tym Kościele sakramenty święte, kiedyś zostali przez Boga zaproszeni do przebywania w świątyni niebieskiej. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, Ty przyjmujesz wiernych do chwały niebieskiej. Prosimy Cię, aby wszyscy zmarli budowniczy, ofiarodawcy, dobrodzieje tego pięknego Kościoła, a także zmarli parafianie oraz Wojciech i Maria mogli oglądać Twoje oblicze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, Ty wzywasz nas do wypełniania Twojej woli. Prosimy Cię, aby dzisiejszy jubileusz 350-lecia tego Kościoła oraz zbliżające się wrześniowe misje parafialne stały się źródłem odnowy duchowej i moralnej naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, przyjmij złożone przez nas prośby i spraw, abyśmy wzrastali w Twojej miłości każdego dnia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Krew, owoc ziemi rozpracowanej, ludzkiej, który zawiesił się.
Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij złożone dary, umacniaj przez Twoje sakramenty tych, którzy się tutaj modlą, i spełnij ich pragnienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, w którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znak i łaskę jedności. W tym świętym miejscu sam znosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony na całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, zjednoczeni z wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie, wołając. Święty, 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 Panu zasemu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna wysokości. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem, obecnym wśród nas biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Katarzyną, błogosławioną Karoliną, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak. Zła wszelkiego i udziel nam łaskawie pokoju za dni nasze, niech nas wspomaga Twoje miłosierdzie, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję, prosimy Cię. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który głosisz wszędzie świata, zdefiniuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie Jezu, Panie.
się. Panie nasz Boże, w rocznicę poświęcenia tej świątyni lud Tobie oddany złożył eucharystyczną ofiarę. Niech ona stanie się dla Niego źródłem łaski i radości przez Chrystusa Pana naszego. Siądźmy jeszcze na chwileczkę, ksiądz prałat jeszcze chciałby parę słów powiedzieć od siebie. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się w nim i radujmy się w nim. Ucieszyła mnie wieść pożądana, pójdziemy do domu naszego Pana. Dziś przyszliśmy do domu naszego Pana, do domu, który tu istnieje od 350 lat, przyszliśmy z radością, żeby Panu Bogu podziękować za tą świątynię. Słyszeliśmy dziś w czasie lekcji o tym, jak Salomon cieszył się i radował, gdy było poświęcenie świątyni w Jerozolimie i modlił się, by Pan Bóg przyjmował ofiarę, by przyjmował modlitwę, wysłuchał i przebaczył. To samo też my czynimy. Nie tylko my, ale i nasi przodkowie poprzez 305 lat przychodzili się tutaj, aby się modlić, żeby przedstawiać Panu Bogu swoje problemy, żeby dzielić radości i smutki. Tutaj do tej świątyni przychodzili, żeby przyjmować ciało Pana Jezusa, karmić się Jego krwią, karmić się Słowem Bożym, żeby nie ustać w tym ziemskim pielgrzymowaniu. I dlatego dziś razem z księdzem biskupem Kazimierzem, razem z kapłanami, z gośćmi, z wami wszystkimi przychodzimy do tej świątyni w imieniu tych wszystkich, którzy też może chcieliby przyjść, w imieniu tych wszystkich, którzy już przeszli przez tą świątynię, przekroczyli te bramy wieczności i na pewno w tej prawdzie świętych obcowania razem z nami, którzy dziś się cieszą i wielbią Pana Boga. Bo przecież przybyliśmy tutaj po to, żeby uwielbić Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Nasza parafia, tak jak ksiądz biskup wspomniał, już miała wcześniej świątynię, bo powstała w XIV wieku i także była drewniana, i pod wezwaniem świętej Katarzyny. Święta Katarzyna jest patronką. Poprzez tyle lat, poprzez 600 lat już jest patronką i nadal patronuje. I właśnie dziś chcemy i poprzez tą świętą Panu Bogu podziękować za to wszystko, co tutaj miało miejsce. Ta świątynia jest świadkiem i rzeczy różnych, smutnych i radosnych. Przecież czasy zaborów to smutne czasy dla ojczyzny. Czas rabacji w 1846 roku to smutne dla parafii, ale także i dla ojczyzny, bo w ten czas zginęło około 2000 ludzi w Polsce z powodu tej rabacji. Czas zaborów, który trwał 123 lata, później czas wojny, I wojny światowej, jakże ludzie też wycierpieli. Czas międzywojenny, tak samo nie było tak łatwo, trudności. I wreszcie przychodzi następna wojna, w której ginie przecież w Polsce 6 milionów obywateli polskich, w tym 3 miliony Żydów. A w naszej parafii w ten czas zginęło ponad 100 ludzi w różny sposób. Czy to od pocisków, od min, ginęli tutaj. Ale świątynia nie tylko tutaj gromadziła ludzi w czasach tych trudnych czy radosnych, ale w tych czasach, kiedy szczególnie ten patriotyzm się uwidaczniał, bo Kościół łączył ludzi. Jakby nie było Kościoła, nie byłoby świątyń,
pewnie nie byłoby i Polski, nie byłoby patriotyzmu, a właśnie przecież poprzez kapłanów, poprzez Kościół ten patriotyzm był szerzony i ludzie trwali. I czy to czas wojny, trzeba wspomnieć, to czas trudny dla naszej parafii. To ludzie to przeżywali, co teraz przeżywają tam na wschodzie. W podobny sposób. Musieli uciekać, ginęli. W roku 1944, w sierpniu, tak prawie po żniwach, tu wkroczyli Niemcy. Na terenie parafii było około 2000 Niemców, a wszyscy ludzie byli wypędzeni stąd. A w tym czasie tutaj ludzi było około 2500, bo parafia wcześniej, na przykład czytałem w roczniku z roku 1900, to liczyła 3000 ludzi. Później to ta liczba malała. W czasie wojny wyginęło tyle ludzi. Poszli na wysiedlenie tak w jedną stronę, na zachód czy na wschód i przebywali ludzi tam, tak ich przyjmowali, jak teraz Polacy przyjmują Ukraińców, przyjmowali z otwartym sercem. No, czasem różnie byłoby trudności, przecież brak było żywienia tego wszystkiego. Tutaj poprzedni organista Sokołowski Tadeusz w wspomnieniach pisze, że gdy kończyło się wysiedlenie, to tutaj przyszedł tak, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje, bo tam był za Freślakiem na wysiedleniu i mówił, że zniszczone domy, tylko kominy wystają. No rzeczywiście w czasie tej wojny zostało zrujnowanych tak w Ogłowie, w Gliniku czy w Hucie ponad 100 domów wypalonych, zniszczonych. Niemcy się mścili, a chodzili, palili Glinik. Tak, a ludzie później wracali tutaj, na to miejsce, na te zgliszcza i musieli tu odbudowywać. Ten front trwał tutaj przez właściwie 6 miesięcy, pół roku. Ksiądz proboszcz Marceli Wyszyński był na wysiedleniu w Brzyskach ten czas, a inni ludzie rozproszeni i tak cierpieli. Ale Pan Jezus nie opuścił. Później znowu gromadzi tych ludzi tutaj przy... schodzą się tutaj z powrotem na te swoje miejsca. Brak żywności. W ten czas chodzą na żebry po tych okolicach. Tu jeszcze ziemniaki zostały sprzed czasu wcześniej. To wykopywali, to wygrzebywali te ziemniaki. Tak się żywili, żeby przetrwać. Ciężkie były czasy. Teraz tak jakoś może za mało się o tym mówi, a powinno się mówić, żeby młodzież, dzieci wiedzieli, jak przeżywali przodkowie, jak tutaj żyli, jak wierzyli. Nie zrażali się trudnościami, ale tych trudności było wiele, ale z Panem Bogiem to wszystko pokonywali, bo Chrystus dla nich był Królem, Panem wszystkim. Dziś słyszeliśmy w Ewangelii, jak Pan Jezus pytał się apostołów, powiedzcie, za kogo mnie ludzie uważają? A w ten czas mówili jedni za Eliasza, inni za Jeremiasza, czy Jana Chrzciciela, czy za jednego z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? I w ten czas święty Piotr powiedział, ty jesteś Mesjaszem Bożym. Czyli ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A jak się zapyta Pan Jezus dziś każdego z nas, za kogo ty mnie uważasz? Czy za proroka tylko, czy za takiego, co założył religię, cudotwórcę? Chyba powinniśmy, tak jak ksiądz biskup przed tym mówił, powiedzieć, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, tyś jest Chrystus tutaj ukryty w Najświętszym Sakramencie. I przez te lata, czy w tym Kościele, Pan Jezus przebywa pod postacią chleba, pod postacią wina. Nie tylko przebywa, ale się ciągle ofiaruje. Ileś to tysięcy razy tutaj kapłani stawali przed ołtarzem i składali Bogu najświętszą ofiarę, a ludzie się modlili. Jakże za to wszystko dziś Panu Bogu dziękujemy. Za to wszystko, te dary, które
dawał Pan Bóg naszym poprzednikom, praojcom. Za to dziękujemy, za to, co nam dawał, za to wszystko, za tych ludzi, którzy umieli się poświęcać i dla chwały Bożej, dla dobra Ojczyzny, potrafili ginąć za Ojczyznę. Dziś Panu Bogu dziękujemy. I teraz właściwie znowu przyszły inne czasy. Po wojnie potrzeba było budowy nowego kościoła. Już ksiądz Jakub Dziciora, mój poprzednik, o tym marzył i myślał. Ale 13 lipca 1972, 3 roku odszedł, zmarł. Ja przyszedłem na jego miejsce. To było rok prawie po 300. rocznicy tego kościoła. I także kontynuowałem jego dzieło, tą potrzebę budowy kościoła. Staraliśmy się. No i wreszcie powstał nowy kościół w latach 1981-88. Wtedy, jak się zaczynał stan wojenny, przed zaczęciem rozpoczęliśmy budowę. I teraz znów mamy możliwość w innym miejscu czcić Pana Jezusa. On jest i tu, i w tamtym kościele, a później w Hucie Gogołowskiej, jak został wybudowany tamten kościół, to znowu przez 3 lata był budowany w Hucie Gogołowskiej, gdzie też Pan Jezus zamieszkał. I w 1992 roku był poświęcony przez księdza biskupa tutaj obecnego. Mamy za co dziękować, więc za to wszystko dziękujmy. Dziękujmy także za tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ten kościół tak wygląda. Bo był remont generalny tego kościoła na przełomie wieków, tysiącleci. Od 1995 do 2006 zeszło. Zeszło właściwie 11 lat. I to robiliśmy z tą myślą, żeby ten kościół był tą bramą przejścia w trzecie tysiąclecie. I tak rzeczywiście jest. I w 2000 roku tak przechodziliśmy przez ten kościół jeszcze nieukończony. Ksiądz biskup Edward Białkowski w ten czas poświęcał to, co było już zrobione. Najpierw rozpoczęto pracę od wieży, od remontu wieży. To wszystko później podwaliny kościoła wymieniane, kościół był w powietrzu. No, wszystkie wymieniane, zburtwiałe ściany, które teraz widzicie, wszystko jest jakby świeże. Ale kościół jest ten sam. To, co zgniło, zostało wymienione i jest jak nowe. Później tak samo i dach kościoła, pokrycie. Pamiętam, że przywieźliśmy z Charkabuzu, z gór, 12 tysięcy gontów na ten kościół, ale to gonty i pokrycie to nie było najważniejsze. Ważniejsze były te ściany, to wszystko tutaj robiła firma Arkades Jarosława Bulińskich, te remonty kościoła później. I to nie tylko oni robili, ale ludzie pomagali tutaj, włączali się w te prace, żywili tych robotników, bo było ciągle z 5 robotników stałych. Ludzie żywili, no więc właśnie robili to dla Pana Boga. I widać, że umieli odpowiedzieć na to pytanie, kim dla nich jest Chrystus. A później, czy te inne w środku, czy malowanie kościoła, ołtarze, to wszystko, organy. Teraz mur tak samo na zewnątrz kościoła, to się rozwalał i jest całkiem przebudowany. Są tam zrobione fundamenty i to wszystko się robiło. I dziękujemy za tych, którzy to robili. Nad tym czuwał wszystko i właśnie pan Zbigniew Jucha, konserwator zabytków Rzeszowa ze swoją ekipą. Tak samo w tym pomagali, czy właśnie starosta powiatu Krzyżowskiego, Robert Godat z radnymi, nasz pan wójt Jan też bardzo dużo pomagał z radnymi przez długie lata, czy z innych środków. Można by było ten kościół zremontować w szybkim czasie, za 2 lata, gdyby można było utrzymać
pieniądze, tak jak teraz, nieraz z tych różnych, no właśnie, projektów. Ten czas nie było tak, więc ludzie i tak, co się dało zrobić, to się robiło i został uczyniony ten Kościół na chwałę Bożą. Dziś modlimy się, by nadal Pan Jezus tutaj przebywał, wysłuchiwał naszych modlitw, błogosławił tym wszystkim, którzy dbali i dbają o ten Kościół, czy ten nowy, czy na Hucie, żeby ta chwała Boża tutaj się rozwijała, żeby Chrystus był ciągle uwielbiony, żeby ludzie nie odchodzili od Pana Boga, ale umieli do Niego tym bardziej przychodzić i przywiązywać się do Chrystusa. Bo bez Chrystusa człowiek nic nie potrafi uczynić. Nawet palcem nie kiwnie. Ale wszystko może w tym, który go umacnia, gdy Pan Jezus przyjdzie z pomocą. I dlatego polecamy się temu miłosierdziu Bożemu, opiece Matki Najświętszej. Polecamy wszystkich dobrodziejów Kościoła budowniczych, tych, co robili przez te lata 350. Tak, polecamy także i naszych zmarłych, którzy odeszli i przez bramę tego Kościoła przechodzili do wieczności, a ciało ich na cmentarz. Oni dziś na pewno się z nami łączą w modlitwie i cieszą się z tego, że tu jesteśmy. No, dziękujemy księdzu proboszczowi obecnemu Arturowi, że zorganizował to piękne nabożeństwo. No, że ksiądz biskup przybył tutaj, żeby razem z nami uczestniczyć i takie wspaniałe, proste, pobożne kazanie nam tutaj powiedział o Kościele, o wartości, o Chrystusie, który jest najważniejszy. I właśnie niech Pan Jezus tutaj nadal mieszka, niech wysłuchuje naszych próśb, niech nam przebacza i błogosławi. Amen. Kończy się nasza część duchowa, wspólnot tego spotkania, tego świętowania. Dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi za przewodniczenie tej Eucharystii i wszystkim kapłanom, wszystkim miłym gościom. Teraz czas, żeby nakarmić także nasze ciała, dlatego zapraszamy gości na obiad na plebanie, a później o 14:30 rozpocznie się nasze wspólne świętowanie, tam już przy scenie. Zostały przygotowane także pyszne potrawy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wszyscy wiedzą. Także Bóg zapłać księże biskupie i życzymy dużo radości, sił, zdrowia po najdłuższe lata. Bardzo dziękujemy księdzu prałatowi za słowo. I bardzo się cieszę, że tak ksiądz prałat żyje tą parafią. Wszystkie szczegóły pamięta. Życzymy zdrowia, opieki Bożej po najdłuższe lata. Chciał tu pozostać. Tak mówi, że ponad 49 lat jest tutaj. I widzę, że kocha was. Kocha parafię. Tyle szczegółów. No, pamiętam, przepraszam, że tak powiem, razu pewnego zaproponowałem, że pójdziemy na hełm. Tam na tą górkę i na skrótyśmy trochę szli, jeszcze inni też byli. Ja wyszedłem wcześniej, a ksiądz prałat potem przyszedł, sapał, ale wyszedł na górę, na hełm, prawda. Bardzo się cieszę, że ksiądz prałat tutaj, tu kapłani, wychowankowi księdza prałata, rodacy, oni nieraz to pięknie mówią, zawsze wspominają, kiedy rozmawiam z nimi o miejscu urodzenia, tu o Kogowie, o ludziach, ale i o prałacie zawsze. Serdecznie wam błogosławię, żebyście umocnili swoją wiarę Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I żebyście radość mieli z tego największego cudu, że Pan Jezus jest pod postacią chleba i wina z nami we mszy świętej, w Eucharystii. I że nam chce pomagać. Wszystkim wam błogosławię. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze.
proszę w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.